fajna fryzura, gładki, minimalistyczny koczek, bez jakiejś grubej tekstury czy jakiejkolwiek wyszukanej tekstury, bardzo elegancka, minimalistyczna stylizacja. Uruchamiamy stoper i zobaczymy. Dobra, Diana ma proste włosy. Zanim cokolwiek z nimi zrobimy, użyję termoochrony, ponieważ wierzchy, żeby były jeszcze bardziej gładkie, delikatnie przeprostuję prostownicą. Już się zastanawiam, którędy będzie szła fryzura. Mniej więcej tyle będzie do grzyweczki. Złapiemy te włoski, które będą w grzyweczce. Grzyweczkę będziemy stylizować osobno. Obniżę cię troszkę. I sprawdzamy, czy jest mniej więcej równo. Jest. Dlaczego wydzielam od razu grzyweczkę? Ponieważ tutaj widać, że mamy włoski, które są troszeczkę odgięte od zakładania za ucho. I to są właśnie te włoski, które między innymi wypadałoby przeprostować. I wszystkie sekcje, które są na wierzchu. Kolejne sekcje, do których trzeba zajrzeć, to te, które będą przy linii karku. O, czyli tutaj widzimy, mamy takie drobne falki. To są sekcje, które również będą widoczne, więc również trzeba je przeprostować. I tyle nam starczy. Dobra, możemy się podnieść troszeczkę. Ok. Teraz robimy tapir, tak jak do poprzednich, jak do innych gładkich koczków, które już nagrywaliśmy. Robię tapir w podziale na środek, bok, bok, środek, bok, bok, albo w podziale na trójkąty. W podziale na trójkąty wychodzi równiej. Jeśli nie jesteś subskrybentem platformy Niezwykłe Czesanie Online, to odsyłam do platformy, tam te różne podziały do tapirowania są wyszczególnione. Odchylgówkę troszeczkę do tyłu. Więc tak, wydzielam pierwszą sekcję zygzaczkiem od góry. I mocno do tyłu główka na sekundkę. Pierwsza sekcja środkowa, później bok, bok, środek, bok, bok. Pudę do nasady. I tapirujemy, zbieram, 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 dociskam tapir do nasady. Zbieram, 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 dociskam, zbieram, dociskam, dociskam. I sprawdzam, czy tu z wierzchu nie rozchodzą mi się włosy przy przedziałku. Jeśli się troszeczkę rozchodzą, to ten wierzch muszę sobie osobno jeszcze precyzyjniej dotapirować, żeby to nie było widoczne. Ok. Możesz wyprostować główkę. Odkładam i teraz sekcja boczna. Z boku.
odkładam. Mamy środek, bok i teraz drugi bok, który haczy o fragment poprzedniej sekcji, czyli nie wydzielam tego boczku sekcji do tapirowania stąd, tylko stąd. Odkładam, mamy środek, bok, bok i ponownie środek. Tapir ma sięgać mniej więcej do szczytu, połowy ucha, można to też przyrównać do linii czubka nosa, czyli to już będą moje ostatnie sekcje. I teraz tak, każdą sekcję odkładam i rozciągam przy nasadzie. Odkładam, rozciągam, rozciągam, żeby tych brzuszków, tych dziur w tapirze nie było, tylko żeby była gładka, równa powierzchnia. Możesz się oprzeć głębiej na chwilkę. O. I teraz biorę wosk w sztywcie. Może być ten Stygi, może być AliExpress. I delikatnie zagładzam już włosy do tyłu. Kieruję je do tyłu i będziemy je później przeczesywać, żeby było gładziutko. Biorę gęstszą część grzebienia i zaczesuję je gładko do tyłu. Teraz może usiąść prosto. Bierzemy sobie dwie wsuweczki i gumeczkę i będziemy łapać kucyk. Musimy też sprawdzić boczki, czy te włosy u góry kierują się górą, a boczne delikatnie dołem, żeby jakby chcemy podążać za taką naturalną linią wzrostu włosa, czyli te włosy nie górą, tylko delikatnie
boczkiem do tyłu. Jak mam podczesane, mogę delikatnie psiknąć, żeby już chętniej trzymały tą formę. I z drugiej strony robię dokładnie to samo, sprawdzam. Zaczesujemy wszystkie włoski do rączki, podstawiam dłoń pod włosy i będziemy łapać niski kucyk. Tu, gdzie włoski jeszcze za bardzo mi wystają, spokojnie możemy zagładzić je woskiem w sztyfcie dodatkowo. Albo woskiem w sprayu. Sprawdzam, czy jestem mniej więcej na środku. Delikatnie utrwalam. Jeśli mamy problem z łapaniem gładkich kucyków, to co ułatwia nam sprawę, to złapanie sobie boków klipsem. Te boki najczęściej gdzieś tam nam się lubią wysypywać. Jak złapiemy je klipsem, to troszeczkę już bardziej w ryzach mamy te włoski i łatwiej jest złapać później kucyk. I łapiemy kiteczkę. Wypinam klipsiki. I jeszcze troszeczkę dogładzam. Mamy nasz kucyk. O, taki kucyk też byłby w sumie z ładną grzyweczką, fajną fryzurą ślubną. Bierzemy wypełniacz i ucinamy sobie kawałeczek wypełniacza. To, co ważne dla mnie jest przy gładkich upięciach, to kopułka. Natomiast to jest moja własna preferencja. Wiem, że bardzo dużo światowej klasy szkoleniowców robi je dość płasko. Natomiast ja lubię jednak, jak ten okrągły kształt głowy jest uzupełniony. Nie mówię o jakichś ogromnych objętościach, no ale chociaż trochę. Zbijam sobie wypełniacz w taką kosteczkę i przeżywam wsówkami, żeby trzymał kształt. Niewielka porcja. Tu sobie jeszcze troszeczkę dogładzę. Ma być skierowany do dołu, w ten sposób, czyli nie wystawać, tylko skierowany do dołu. I teraz na tym kucyku, mniej więcej w tym miejscu, tak żeby zakryć linię gumeczki i gumeczkę, będziemy przyczepiać wypełniacz.
Nie bawi? Będziemy tworzyć koczek z dwóch twistów. Jeśli obawiamy się, że ten wypełniacz będzie za bardzo wystawał, możemy sobie dodać jeszcze wsuweczkę pomiędzy. Czyli tu od dołu zabezpieczyć sobie tą sekcję wypełniacza. O, jeśli znajdziemy tam wolne miejsce. Szukam. Znalazłam. Ok. I teraz dzielimy włosy na dwie równe porcje. Jeszcze to sobie zapnę troszeczkę. Sprawdzę. I tapirujemy każdą sekcję. Puder. I szeroką częścią grzebienia tapiruję tak, żeby grzebień wszedł mi w środek pasma i połączył te włosy ze sobą. Wmasowuję sobie troszeczkę puder, żeby faktycznie trafił on w całość włosów. I tak samo tapir. Bierzemy sobie kremik albo taką żelogalaretkę, to jest bardzo mocno dogładzająco nabłyszczający produkt. I będziemy sobie układać koczek. Lubię ten produkt. Jest on super mocno dogładzający, natomiast trzeba po nim często myć ręce, bo jednak później dość mocno się kleją, więc troszeczkę go użyjemy, troszkę nałożę sobie tu przy nadgarstku i twistując włosy aplikuję produkt już z wierzchu. Twistuję włosy w jedną stronę, w lewo. I od razu zagładzam w tym twiście. Oczywiście podczesuję to pasmo jedynie z wierzchu, bo od środka ten tapir jest nam potrzebny. I teraz idę tym twistem do góry. Zahaczam kokóweczką. Sprawdzam kształt, sprawdzam wielkość. Zawsze sprawdzam to z pewnej odległości, ponieważ z bliska, no to ja niewiele widzę z bliska, ani tekstury, ani proporcji. Dogładzam na wosk. W boczku też już mogę zabezpieczyć sobie kokóweczką, może jakąś mniejszą.
zaczynam układać następnego twista. Analogicznie twistuję włosy w lewo razem z naszą żelogaletką i gdzieś w tym miejscu będziemy układać nasz kolejny twistik. I znowu odrobinkę żelu w galaretki, nie wiem jak to nazwać. Jak klikam ten timer. Twistuję również w lewą stronę. Troszkę Cię przesunę tu. Jeszcze troszkę dogładzam i kieruję ten twist tak samo jak poprzedni, czyli po prostu do góry. Tutaj sobie troszkę rozłożymy. Spójrzcie, przytrzymuję sobie górę, nawet można widelcem. I dół powoli, powoli luzuję, tak żeby takie prawie proste włosy zakryły mi dolną część koczka. Może lepiej kołkóweczką to zahaczę, żeby się przyda. I te włosy, które już opadają w dół, potrzebuję, żeby troszeczkę więcej miejsca na koczku zajęły, żeby zakryły mi więcej przestrzeni na wypełniaczu, więc delikatnie je rozkładam, sprawiam, żeby były troszeczkę mniej stwistowane, ale za to, żeby zajęły mi więcej miejsca, o mniej więcej w taki sposób. Mogę je już też połączyć z końcóweczkami z poprzedniego twista. Zobaczcie, czy pasmo jest naprawdę dobrze stapirowane. Te włosy są naprawdę bardzo plastyczne i na spokojnie można bawić się formą i tworzyć kształty, które faktycznie chcemy uzyskać. O, na przykład taki. Sprawdzam, czy mi się taki kształt podoba. Jeśli tak, a załóżmy, że tak, to powoli sobie już zabezpieczam formę. Zobaczcie, zamknięty kształt, nie widać wypełniacza, a zazwyczaj mamy właśnie z tą środkową sekcją największy problem. Sprawdzam formę, na razie na kołkówkach, patrzę z odległości, jak to wygląda, czy proporcja mi się zgadza. Tutaj widzę, że będzie musiało być troszeczkę bardziej rozłożone. Jeśli jestem zadowolona, to zaczynam delikatnie to dogładzać, utrwalać i zapinać wsuweczkami. Czyli najpierw delikatnie dogładzam z woskiem, zaklejam włosy. I dogładzam kołkóweczką, bardzo lubię w takich detalicznych przypadkach, takich miejscach, gdzie chcę pracować bardzo precyzyjnie, używać kołkóweczki właśnie do dogładzenia włosów. Pracuję oczywiście zgodnie z kierunkiem, w jakim pracują włosy, z kierunkiem twista, z kierunkiem skrętu. I w taki sposób je delikatnie zaklejam. Tu jest dużo krótszych końcóweczek, więc chcę je jak najprecyzyjniej dokleić po prostu do środka. Ok.
No i został nam taki pędzelek. Część osób na Instagramie pewnie powiedziała, że zostawimy taką końcówkę. No ja jakoś tak niekoniecznie. Więc wciskam ten pędzeleczek pod spód. Wciskam pod spód i tam pod spodem zapinam suweczką. Odsłonię troszkę. O, widzicie, pod tym twistem, tu pod spodem jest końcóweczka. Później ten twiścik przesuniemy na wierzch i zakryjemy tą końcóweczkę. No i teraz bierzemy wsuweczki i zaczynając od początku twista, czyli od tych miejsc, zaczynam wbijać wsówki. Ta jest ostra. Biorę wsuweczkę i po prostu wsadzam w twiścik i delikatnie nią kręcę, ruszam, żeby jak najbardziej taką przypadkową ilość i porcję włosów złapała wsówka, żeby to się jak najlepiej trzymało. O, w ten sposób. I kolejny początek twista, który jest gdzieś tutaj. Znowu się wszywam i wbijam w wypełniacz. Tak po kolei. Kółko do przodu. Włosy powinny być tak dobrze już skontrolowane produktem, że tak naprawdę wyciągam kokóweczki, nie ma wsówek, ale to się już mniej więcej trzyma, bo produkt już ładnie tą formę zabezpieczył. Oczywiście nie ufam samym produktom, jeszcze wsadzę tam wsóweczki, ale kontrola włosa jest bardzo ważna. Wyprostujcie troszkę. Sprawdzam, czy gdzieś nie prześwituje mi wypełniacz. Na szczęście nie. I jeszcze troszeczkę podogładzam, poutrwalam. Lubię takie gładsze formy też utrwalać troszeczkę jakby z nabłyszczaczem i mocnym lakierem w gazie, więc najpierw używam troszeczkę nabłyszczacza, zagładzam włoski. Sklejam odrobinkę woskiem, jeszcze te, które za bardzo wystają. Delikatnie je kleję. A tak się śmiałam, że jakby się robi szybkie fryzury, to nie można być perfekcyjnym. Po czym używam bardzo małych ilości lakierów w gazie, czyli psik, psik
i delikatnie sklejam, zabezpieczam to miejsce, które chcę dokleić. Bardzo malutkie porcje i bardzo punktowo naniesione porcje produktu. No dobra, ile mamy jeszcze czasu? Dużo. Więc szybciutki przodzik. Dzisiaj spróbujemy sobie troszeczkę inaczej zrobić grzyweczkę. A co tam? Grzywkę tak, jakbyśmy modelowali włosy na szczotkę, albo troszeczkę tak, jakbyśmy stawiali grzywkę na wałki. O co chodzi? Tylnie warstwy grzywki będziemy takim półkolem zawijać do tyłu, a najbardziej wierzchnie pasemko tu przy czułku zawiniemy tylko tylkotnie do przodu. Ja swoje włosy mniej więcej w ten sposób układam, ponieważ chyba mamy troszeczkę podobnie, nawet cięte włosy. Więc zaczesuję całą grzywkę do przodu. Całą, całą, całą. O. Przechyl do przodu główkę. I pasemko z samej góry, wąskie, biorę i odbijam, ale do tyłu. Takim półkolistym ruchem i haczę również o końcówki. Kolejna sekcja. Mocno odbijam i również odginam końcówki. Tak jakbyśmy taki wałek, jakbyśmy te włosy zawinęli później na wałek. W taki sposób, o mniej więcej, naśladujemy właśnie te techniki. Troszeczkę do góry. I patrzymy, czy to będzie ostatnia sekcja. Jeszcze chyba nie. Ostatnia to będzie taka mgiełeczka. Widzicie tutaj włosów przy buźce. Więc to jeszcze do tyłu. O, w ten sposób. Zabierzemy je troszeczkę, żeby nie przeszkadzały. A tą porcję jak najbardziej z przodu odbijam bardzo delikatnie na twarz. O, w ten sposób, czyli jakby odwrotnie. Ok. I teraz nakładamy w nasady spray teksturyzujący. Wiem, producent tutaj pisze, że to jest suchy szampon, natomiast ja to traktuję jak spray teksturyzujący z Rose Avenue. Nasady i kolejna sekcja. Delikatnie przeczesujemy z powrotem naprzód i rozdzielamy je na pół. Oczywiście no, zależnie od tego, gdzie chcemy przedziałek. My chcemy na środku, w sensie ja chcę na środku, Diana jakby nic się nie odezwała w tym temacie, więc też chcę na środku. I zobaczcie, podczesuję te włoski, tu się robi taka bardzo naturalna, puszysta fala dzięki takiemu modelowaniu włosów. Oczywiście możemy to również wykonać na szczotkę, na wałki, o, jak komu pasuje. Natomiast to są bardzo naturalne, takie codzienne stylizacje, więc wydaje mi się, że do takich szybkich fryzur, które właśnie gdzieś tam są dla gości, czy dla osób, które chcą coś bardzo, bardzo naturalnego, no to takie modelowanie grzyweczki będzie w sam raz. O, i rozciągamy. Można to zrobić też na suszarkę. Ja mało pracuję z suszarką, więc gdzieś tam nie do końca mi się to sprawdza.
delikatnie sobie to dogładzimy, bo cała fryzura jest gładka, więc nie chcę, żeby ta grzywka była aż tak puszysta. Moja może być puszysta. Moja lubię, jak jest puszysta. I tak naturalnie wymodelowaną grzyweczkę, troszkę ci zabierę z oczka, utrwalamy lakierem w gazie. Oczywiście można ją tapirować, jeśli chcemy dużo większej trwałości, ale dzisiaj mamy takie dość naturalne stylizacje, więc akurat w tym przypadku sobie trochę odpuścimy tapir. Utrwalam lakierem w gazie. Nie zapominamy o tym, żeby również od spodu troszkę te włosy skleić i utrwalić. Jeszcze tutaj te pędzeleczki sobie delikatnie sklejam razem. To wygląda bardzo naturalny profil, wtedy z tą grzyweczką się robi. Tutaj góra nie jest bardzo mocno podniesiona, więc uważam, że taka troszeczkę niższa grzyweczka, a nóż widelec pasuje. Zresztą wszystkie inne przody robię dość wysoko, więc może dzisiaj coś innego. Zobaczmy sobie jeszcze, ile czasu z moją paplaniną. 37 minut i 50 sekund, fryzura gotowa. To pora na jakieś akcesoria.